Dzień dobry bardzo. Dziś w ramach poświątecznego oczyszczenia zrobiłam płatki jaglane na wodzie. Tutaj jest jeszcze białko, banan i masło orzechowe. Proszę bardzo, trzeba, wiecie, trochę wrócić do tych zdrowych nawyków po świętach, także zapraszam, a was zapraszam na nowego vloga. Aż nie chce mi się wierzyć, słuchajcie, że to już po świętach. No jedna z ostatnich kaw w świątecznym kubku. Stwierdziłam, że choinka, Fokus, zrób to, nie wygląda już najpiękniej. Zobaczcie, ona nawet nie ma takiego koloru, jaki powinna mieć. Te gałązki są już takie, jakby jej ręce opadły, ale stwierdziliśmy, że będzie jeszcze z nami do Sylwestra i na Nowy Rok ją rozbierzemy. No i posprzątamy po Sylwestrze, także tutaj jest właśnie ta łyżwa, której nie chciałam wam pokazać, bo wiedziałam, że mama ogląda filmy. Kupiłam jej taką samą właśnie, żebyśmy mogły wspominać nasz tegoroczny grudzień i odwiedziny mamy, jak była u nas i jak poszliśmy na lodowisko. Proszę bardzo, także tak wygląda już choinka. Powiem wam, że no może nie jest już najpiękniejsza i trochę jej te ręce opadły, ale nadal no te światełka po prostu robią robotę, więc będzie z nami do nowego roku. Dajcie znać, kiedy wy rozbieracie choinkę, czy może już nie macie, bo wiem, że niektórzy zaraz od razu po świętach no rozbierają, więc tak wygląda i tak się zastanawiałam, że słuchajcie, no w tym roku przybyło mi tyle bombek, takich właśnie szklanych, personalizowanych, że muszę chyba kupić większe, takie konkretne pudełko, żeby nic im się nie stało. I tam Bucia siedzi sobie, no i tam Meksyk. Super są te bombki personalizowane. Dzień dobry bardzo, witam was serdecznie w nowym filmie, już teraz face to face. Mam jeszcze trochę mojej kawy, mam już zmoczoną gąbkę. Słuchajcie, dzisiaj jak już widzicie po tytule, będzie podsumowanie tego roku 2021. I stwierdziłam, że po prostu, że zrobimy sobie to w takim formacie makijażu do kawy. Ja słuchajcie, takiego oddzielnego filmiku nie planowałam, ale stwierdziłam, że to będzie takie fajne, dla mnie wewnętrznie symboliczne domknięcie tego roku i zaraz zakończenie. Dobra, jeśli chodzi o makijaż, to użyję podkładu, który mi gdzieś tu zaginął. A, mam jeszcze kosmetyczkę nierozpakowaną. Użyję sobie podkładu L'Oreal Trumatch i ja mam w odcieniu 3D 3W Beige d'Or Golden Beige. Naprawdę tak jest napisane, to nie jest. Zabrzmiało to, jakbym miała dwa kolory, ale już wam pokazuję. Ja się, słuchajcie, nie znam na tych kolorystykach, jestem w to słabo, bo wiecie, że ja przez kilka lat używałam miszy i bardzo prawdopodobne, że jak zużyję te podkłady, które tutaj mam, to do niej powrócę, bo po prostu mi się super sprawdzała. Więc wyciskam pompkę na rękę i będę aplikować sobie gąbeczką. Słuchajcie, jaki był rok 2021? I wiecie, to będzie o moim roku, o moich spostrzeżeniach i o tym, co się działo. Zacznę może od dobrych rzeczy. Sylwestra ubiegłego roku spędziliśmy ze znajomymi, byliśmy u nas, było naprawdę fajnie, tak kameralnie, przyjemnie. Wiecie, nie obudziliśmy się z jakimś strasznym kacem na drugi dzień. Nowy rok spędziliśmy właśnie z nimi, zjedliśmy przepyszne śniadanie, pancake'i. Stwierdziliśmy, że jak będziemy. Bardzo miło to wspominam, dlatego też teraz o tym wspominam. To nie to, że wiecie, ja się będę nad każdym wydarzeniem rozwodzić. Bardzo to miło to wspominam i uważam, że to był super wstęp do nowego roku i stwierdziliśmy, że jeśli kiedykolwiek jeszcze będziemy spędzać Sylwestra razem, to na drugi dzień właśnie na śniadanie będą te pancake'i, bo to było takie fajne domknięcie całej imprezy. No i w 2021 roku, w lutym, nadmienię tylko, że my w lutym z Krzyśkiem mamy rocznicę poznania się, zawsze staramy się zrobić coś specjalnego na naszą rocznicę. A to gdzieś wyjść, a to gdzieś wyjechać. Na naszą pierwszą rocznicę akurat byliśmy trochę wstrzymani, dlatego że ja robiłam kurs na prawo jazdy, miałam wykłady, więc, a to była sobota z tego co pamiętam. I umówiliśmy się na kolację. Nie było żadnych wyjazdów. Na naszą drugą rocznicę wylecieliśmy na Seszele. To jest wymarzone Krzyśka miejsce na świecie. Z kolei właśnie na naszą trzecią rocznicę w 2021 roku, co mogliście już widzieć, bo vlogowałam, wybraliśmy się w góry. Wybraliśmy się w góry z Bułką i z Mariuszem.
I było genialnie. To był jeden z moich lepszych wyjazdów w życiu. Wynajęliśmy cały domek. Dzieciaki ganiały, biegały też. Jeśli oglądaliście, to widzieliście vlogi z tych dni. Dla mnie to był jeden z lepszych wyjazdów, bo były góry, bo była zima, bo było wspinanie się po górach. Bardzo dobrze wspominam ten wyjazd. Ja już chyba kiedyś Wam mówiłam, że dla mnie góry i zima to jest wydarzenie duchowe. Jakkolwiek głupio i trywialnie to brzmi, to właśnie dla mnie tak jest. Więc ten wyjazd wspominam bardzo miło, mimo tego, że Krzysiek nie do końca jest i był z niego zadowolony. Dlatego, że on nie lubi zimy i nie lubi zimna. Więc umówiliśmy się, że jeśli będziemy gdzieś wyjeżdżać, to jednego roku ja będę miała wpływ na to, gdzie jedziemy, a drugiego roku on będzie miał wpływ na to, gdzie jedziemy. No więc luty upłynął nam pod znakiem tego wyjazdu. Ja tym wyjazdem generalnie, słuchajcie, żyłam jeszcze chyba kilka miesięcy, bo tak mi się tam podobało. Lataliśmy dronem właśnie, żeby zrobić super ujęcia, żeby mieć to na pamiątkę. I w ogóle wiecie, że ja kocham ujęcia z drona. Uważam, że wtedy ta zima wygląda na jeszcze bardziej magiczną. Bardzo naprawdę fajnie wspominam ten wyjazd, bo ja w górach od kiedy jestem z Krzyśkiem, nie byłam zimą ani razu. A wcześniej byłam 2 albo 3 razy w sezonie. Więc bardzo się cieszę, że nam się ten wyjazd udał. Dzieciaki były grzeczne, więc było super. Później marzec, kwiecień, urodziny mojej przyjaciółki, urodziny niespodzianka, która dostała psa, ale jakby od razu uprzedzam, że to był pies, którego ona oglądała już w hodowli i po prostu odbiór jego był przyspieszony, o czym ona nie wiedziała. Wszystko było knute, więc te czasy też wspominam bardzo fajnie. Święta spędziliśmy w domu, we czwórkę z dzieciakami. Nie obżeraliśmy się jakoś bardzo. Później, wiecie, ja będę takie wydarzenia jakby wspominać, które pierwsze lepsze przychodzą mi do głowy tak w miarę chronologicznie. Ja z chronologii jestem słaba, bo bardziej chodzi o jakieś wydarzenia. Później, słuchajcie, była moja impreza urodzinowa niespodzianka, której... Jakby, ja wiem, że samo słowo niespodzianka to przez się mówi, ale w życiu nie spodziewałam się, że ktokolwiek pomyśli o tym, żeby zrobić mi imprezę niespodziankową, bo ja nie lubię niespodzianek, ale ta mi się bardzo spodobała. I ta, słuchajcie, impreza była naprawdę bardzo dużym zaskoczeniem dla mnie. Był też z tego vlog, jak się cofniecie, poszukacie, to znajdziecie. I ja bardzo, bardzo głęboko to przeżyłam. A jeszcze, słuchajcie, na tej imprezie niespodziance, w sumie od tego się zaczęło, że odnowił się kontakt mój, którego odnowienia się nie spodziewałam i myślałam jakby, że pewna znajomość jest już raczej uznana za zakończoną, więc bardzo się z tego cieszę, że tak to wyszło, że jednak odnowiłam pewne relacje, które były dla mnie kiedyś bardzo ważne. Później, słuchajcie, był Meksyk. Jak się okazało, to niby miał być mój prezent urodzinowy od Krzyśka na okrągłe urodziny, a później się wygadał, że wiecie, były zaręczyny, zostałam narzeczoną i że on raczej pod tym kątem to planował, ale był Meksyk, było cudownie, fajnie było odpocząć pierwszy raz od dzieciaków przez 7 dni, dla mnie to było coś dziwnego, więc Meksyk wspominam super, było bardzo fajnie. Później mieliśmy plany też, jak wiecie, zaszyć się w domku na wsi, przy wodzie i spędzić tam okrągły miesiąc. No ale się nie udało, dlaczego to też tam znajdziecie odpowiedź we vlogach. Sama po prostu w to nie wierzę, jakie mieliśmy szczęście w nieszczęściu i albo pecha w tym wszystkim. No nie udało się, mieliśmy wrócić dopiero na ślub znajomych, wróciliśmy po 2 czy po 3 dniach, już sama nawet nie pamiętam. Później właśnie bawiliśmy się na ślubie znajomych, był to ślub w stodole, który był przepiękny. Pierwszy raz byłam na takim wydarzeniu i bardzo mi się podobało, spędziliśmy super czas, wybawiliśmy się ze znajomymi, naprawdę bardzo, bardzo. Później była, jakby mówię, tak jak pamiętam, później była jesień i było dużo wyjazdów u mnie, a to wyjazd z Karoliną, a to wyjazd z mamą, a to wyjazd z Krzyśkiem i tak płynnym krokiem przez tę całą jesień już przeszłam do Vlogmas. Vlogmas był dla mnie bardzo intensywnym czasem, ale szczerze mówiąc jesień była dla mnie tak intensywnym czasem, dlatego że praktycznie nie brałam urlopu, godziłam nagrywanie z wyjazdami
i częstsze wstawianie filmów z moją codziennością, więc powiem szczerze, że ta jesień już trochę przygotowała mnie na vlogmasy, na codzienne nagrywanie i na codzienne vlogowanie. I to byłoby, może o czymś zapomniałam, ale jakby to były te rzeczy, które przychodzą mi do głowy jako te miłe i jako te fajne. Natomiast jeśli mam być szczera, jeśli miałabym podsumować jednym zdaniem rok 2021, to był najgorszy rok w moim życiu, jaki przychodzi mi do głowy. Wydarzyło się bardzo dużo złych rzeczy i wiecie, i to na początku były takie małe iskierki. Ja mam, albo miałam się za osobę silną psychicznie, tak naprawdę do tego lata i nigdy nie sądziłam, że potrafię przejść takie ciężkie stany emocjonalne, czego wy no na pewno nie widzieliście, bo ja też wiele razy wam mówię, że jak odpalam kamerę, to się czuję o wiele lepiej i po prostu wchodzi we mnie jakaś nowa energia. Natomiast nie znałam siebie, nie znałam swojego organizmu z takiej strony i do tej pory, jak to wspominam, to jest to dla mnie ciężkie wspomnienie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że faktycznie fizycznie mój stan zdrowia z dnia na dzień. Z dnia na dzień byliście, widzieliście. Pogorszył się na tyle, że nie byłam w stanie funkcjonować. Nie chcę się w ogóle wdawać w szczegóły. Jeszcze do tego doszła bezsenność albo problemy z zasypianiem, gdzie chodziłam niewyspana. Też prosiłam, pytałam was o rady, jak temu zapobiec. No to jakby mój stan zdrowia w 2021 naprawdę mnie zaskoczył. I to chyba było najgorsze z tego roku, co przychodzi mi do głowy. Później, słuchajcie, jeszcze mam gdzieś tam z tyłu głowy zawody nad ludźmi. To, jak ludzie potrafią być nieludzcy, niektórzy głupi na własne życzenie, ale niestety czasem rzutowało to na naszą rzeczywistość. Ja, słuchajcie, jak tylko mogę, to się od takich osób odcinam, bo ja nie potrzebuję takich ludzi w swoim życiu. Natomiast nie od wszystkich ludzi można się odciąć. Wtedy ja ograniczam kontakt do minimum i jakby ciężko mnie zmusić do spotkania. Więc zawody ze strony ludzi to jest drugi taki dość duży minus, jeśli chodzi o ten rok. Przyszedł mi jeszcze ten plus, przecież sprzedałam samochód i kupiłam nowy. I Siwy teraz jest w rodzinie i bardzo się z tego cieszę, bo komfort naszej jazdy poszedł do góry. Więc pierwsza kwestia to sprawy zdrowotne. Nigdy w życiu nie czułam się tak źle. Druga kwestia to ludzie, którzy, wiecie, to jest, no ludzie zawodzili i będą zawodzić i niestety jednego roku bardziej, drugiego mniej. Ja się już chyba, wiecie, z tym trochę pogodziłam. Trzecia kwestia to, słuchajcie, nasze planowane wesele, ślub. Ja zrobię o tym oddzielną pogadankę w ogóle, nie będę się tutaj wdawać w pewne kwestie, ale właśnie jeśli mówimy o tym, że można się zawieść na ludziach, to w tej kwestii. Też się zawiedliśmy, ale to wiecie co, całą historię, może nie to, że całą historię, ale jakby więcej opowiem wam w babskim wieczorze o tym. Było po prostu dużo takich małych szpileczek, które sprawiły, że odechciało mi się wszystkiego, że zwątpiłam we wszystko, naprawdę podważyłam wszystko, co mogłam w swoim życiu w pewnym momencie i po prostu byłam w takiej czarnej dupie, więc no 2021 rok, bardzo się cieszę, że się kończy. Nie był to dla mnie najłatwiejszy rok, ale z drugiej strony bardzo dużo mnie nauczył. Nauczył mnie wiele rzeczy o mnie, których wcześniej bym nie wiedziała i dopóki się nie wydarzyły, no to też jakby nie znałabym siebie z tej strony. Także ja, słuchajcie, za 2021 rokiem nie będę tęsknić. Bardzo cieszę się, że się kończy. Mam dużo postanowień na 2022 rok. Nie będę o nich mówić, nie chcę o nich opowiadać, bo ja, wiecie, ja lubię opowiadać o czymś, jak coś już się dzieje, jak już działam w danym kierunku, a że to będą działania długofalowe, no to bez sensu będzie o tym mówić. Także ja akurat jestem z tych osób, które bardzo się cieszą, że 2021 się kończy. Był to dla mnie gówniany rok. I wiem, i co byście mi nie powiedzieli, ja wiem, że 2022 będzie lepszy. Zdarzyło się tyle rzeczy, że jakby
ciężko byłoby je przebić w tym złym, tej złej perspektywie, więc nie boję się 2022, jestem na niego gotowa. Wyszłam już z dołka, poznałam siebie o wiele lepiej i też swoje reakcje, swój organizm. Także takie moje krótkie, enigmatyczne podsumowanie roku 2021. Nie boję się nowego roku, cieszę się na niego, cieszę się, że ten zamykam i całe to gówno, jakie się działo, zostawiam w tyle i wszystkie te nerwy i złe emocje. Większość już z nich przepracowałam, nad częścią nie mogę zapanować, dlatego że jednak czasami muszą mnie dotyczyć, ale cieszę się, że się kończy. 2022 na pewno będzie lepszy i jestem tego pewna. Jestem ciekawa, jak Wy postrzegacie 2021. Napiszcie mi w komentarzu. Wiecie co? Napiszcie mi trzy rzeczy z 2021, które były dobre w Waszym życiu. Karmmy się tylko pozytywną energią. Ja się cieszę, że wiecie, za chwilkę zamknę ten rok i zaczynam naprawdę nowy rok, nowa ja, jak co roku. Ale tak, takie było moje podsumowanie, mój makijaż, który wygląda tak jak zwykle. I wiecie co, pozostając jeszcze w temacie tych wszystkich gąbeczek, które kupiłam, używałam już wszystkich i wydaje mi się, że będę nimi sfrustrowana. Generalnie makijaż wygląda spoko. Czy widzę jakąś dużą różnicę? Patrzę w lustro tutaj, chyba nie, ale nie muszę się bebrać palcami i to jest jakiś taki, nie wiem, rodzaj relaksu dla mnie w tym momencie, to się pozmieniało. Ale widzę jeden bardzo ogromny minus. Ta gąbeczka jest umyta, czego nie widać. Ona jest brudna tu i tak samo, te mają brudne dupki, one są jeszcze do mycia, ale to nie wygląda estetycznie i mnie to wkurza, że wiem, że coś jest czyste, a jest brudne. Pisałyście mi o olejku z Isany, za co bardzo dziękuję. Na dniach na pewno skoczę do Rossmana. Ale dostałam też kilka wiadomości i tam właśnie w komentarzach było, że pierzecie je w pralce. I teraz powiedzcie mi, czy jak ja wrzucę je w pralce, do pralki, w tym woreczku do prania bielizny i co, i w zwykłym płynie do prania? I to da radę wtedy? Dajcie mi znać, bo nie jest to dla mnie satysfakcjonujące. A może olejek z Isany to domyję, więc wtedy będę pytać. No ale generalnie podoba mi się sposób aplikacji i tak dalej, ale nie podoba mi się to, jak to wygląda. No ja tak mam i mówię Wam szczerze, jak to wygląda z mojej perspektywy. Także idę, słuchajcie, myć gąbeczki, my na pewno jeszcze złapiemy się później. No i tak, to tyle z mojego wywodu i z mojej pogadanki. Nie wiem, czy ja coś z tego sklecę, bo się, słuchajcie, jąkałam tyle razy, bo naprawdę mam bardzo emocjonalny jeszcze stosunek do tego roku i już chcę go, wiecie, zamknąć w cholerę. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja, słuchajcie, po powrocie do domu, po świętach, jestem cały dzień głodna. Ja zjadłabym konia z kopytami, jestem po prostu taka głodna, a wiem, że to takie, wiecie, głupie przyzwyczajenie i walczę sama ze sobą, słuchajcie, piję dużo wody, zaraz zrobię sobie jeszcze herbatę, bo wiem, że po prostu muszę się przyzwyczaić do nowych, znaczy do swoich porcji, do regularnych posiłków, ale 5, a nie 55, więc jeszcze chcę się trochę przytrzymać, a ja przyszłam, słuchajcie, pokazać Wam, co Krzysiek dostał na święta, bo chyba Wam nie pokazywałam. Jak widać Biedronka, zobaczcie na te kryształy. I specjalnie to był prezent dla niego, bo nie można myć w zmywarce, więc w sumie to bardzo dobry pomysł. Ale bardzo ładne są te kieliszki. Myślę, że one będą cały czas w tym pudełku, żebym, wiecie, ich przez przypadek gdzieś nie... Ale myślę, że tutaj by się jakieś przydało łajno do tych kieliszków, nie? No, myślę, że tutaj jakieś winko może wjechać do kolacji, na trawienie po świętach. No, także właśnie robię herbatę i tak Wam chciałam się pożalić. I dajcie znać, czy też tak macie, czy jesteście głodni po świętach, bo tak sobie pofolgowaliście. No dobra, kochani, zrobiłam sobie kawkę i zasiadam do mojego relaksu, bo taki był plan na dzisiejszy wieczór. Słuchajcie, mam do Was pytanie. Generalnie pochowałam już ozdoby świąteczne, takie stricte świąteczne. Zostawiłam jeszcze, tak patrzę teraz, ten świecznik z reniferem i moją szklaną kulę. Jest jeszcze choinka, ale wszystkie inne ozdoby tutaj z półek, z komody, wszystko już zostało schowane. Już częściowo żegnam się ze świętami. Jeśli chodzi o świąteczne kubki, to będę je jeszcze miała do nowego roku. Później razem z choinką wszystko odejdzie w zapomnienie. Teraz, słuchajcie, piję kawkę,
Ale mam do Was pytanie. Czy czytaliście, czytałyście książkę Finansowy Ninja? Jeśli tak, proszę dajcie mi znać, czy warto ją zakupić, bo to jest dość droga pozycja. A jeśli jest warta zakupu, no to bardzo bym chciała mieć ją na stanie, więc dajcie mi znać, jeśli znacie tę książkę. Ja, poczekajcie, odstawię kawę, pokażę Wam, co teraz będę czytać, bo grudzień mój, nie będę ukrywać, nie sprzyjał czytaniu. Teraz będę czytać Kochaj najlepiej, jak potrafisz. Może dzięki tej książce będziemy się lepiej z Krzyśkiem dogadywać. Zobaczę, jak to będzie. Zaraz jeszcze wezmę sobie kocyk. Mam kawkę, tutaj sobie wyreguluję światło odpowiednio i zabieram się za czytanie. Bardzo się cieszę, że mam dzisiaj taki wieczór, bo słuchajcie, już to jest ostatni taki wieczór w tym roku. Później już każdego wieczora będę miała... Mariusz! Będę miała po prostu zajęcie i plany, więc... Zalegam z książką. Oczywiście, że jak przeczytam, dam Wam znać. Na ten moment nie mam nic o niej do powiedzenia. Widzę, że tutaj zaczęłam trochę czytać, ale szczerze Wam powiem, że nawet nie pamiętam, o czym to było, więc tak. Także słuchajcie, kończę na dzisiaj film z moimi podsumowaniami, z moim podsumowaniem 2021 roku. Raz jeszcze tylko powiem, że bardzo się cieszę, że on się kończy. I wiecie, dla mnie nowy tydzień, nowy miesiąc, nowy rok ma mimo wszystko takie symboliczne znaczenie, zamknięcie jakiegoś okresu, rozpoczęcie nowego, więc bardzo się cieszę na ten nowy rok. No i wiecie, taki nowy rok, nowa ja, nie? Więc tak, dobrze. Nie przedłużam już, żegnam się, no i mam nadzieję, że widzimy się za chwilę.